Fundusze europejskie zmieniają na lepsze nasz system ochrony zdrowia, podnosząc tym samym jakość życia Polek i Polaków. Unijne środki wspierają profilaktykę chorób układu krążenia i profilaktykę chorób onkologicznych. Mogę spokojnie wrócić do nauki. Po studiach będę mogła nieść pomoc innym. Dzięki funduszom europejskim możliwe jest leczenie pacjentów za pomocą najnowocześniejszego sprzętu oraz stosowanie najnowszych metod terapii chorób krążenia i chorób onkologicznych. Wszystko to podnosi jakość leczenia, zwiększa jego efektywność i umożliwia pacjentom powrót do aktywności zawodowej. Cieszę się, że powróciłem do zdrowia. Mogę znów pracować i dbać o swoją ziemię. Przy wsparciu funduszy europejskich przeprowadzono modernizację oddziałów placówek medycznych w różnych regionach Polski. Dzięki temu podniósł się standard opieki i wzrósł komfort pacjenta. Zwiększył się dostęp do profilaktyki i leczenia, skrócił się też czas oczekiwania na zabiegi. Cieszę się, że mogę dalej wychowywać moje dzieci, patrzeć jak rosną. Z puli środków unijnych w ramach krajowych programów operacyjnych na lata 2014-2020 przeznaczono prawie 100 milionów złotych na profilaktykę chorób onkologicznych i chorób układu krążenia, ponad 380 milionów złotych na leczenie chorób nowotworowych, na modernizację infrastruktury i zakup sprzętu, prawie 200 milionów złotych na leczenie chorób układu krążenia, na modernizację infrastruktury i zakup sprzętu. Fundusze europejskie. Dla Polski. Dla zdrowia. Dla Ciebie.